No dobra, jestem. Jestem, czy mnie nie ma? Jestem. I tutaj jeszcze Instagram. Dzień dobry, witam też na Instagramie. Witam na grupie Architekt Pro. Ja jeszcze tylko złapię łyk wody. Okej, dobra. Jest okej, w porządku. Dobra, jesteście super. Bardzo mi miło. Dzień dobry, witajcie we wtorek. Na archigatkach. Tym razem nie z sobotą, wybaczcie. Po prostu z nudnego biura. No nie takiego nudnego, bo naszego. Nasze jest najpiękniejsze, ale jednak z biura, a nie z nad morza. Wszystko co dobre szybko się kończy i mój pobyt nad morzem też niestety skończył się zdecydowanie zbyt prędko. Mam nadzieję, że nie była to ostatnia okazja w tym roku, żeby odwiedzić Trójmiasto. Może przy okazji tego projektu, który teraz realizujemy, uda się być tam przynajmniej jeszcze raz w trakcie realizacji czy w trakcie wyboru materiałów z klientami. No tak czy inaczej, wypad był wspaniały, pogoda nam dopisała, no ale pora wrócić do pracy, bo tutaj dużo spraw przede mną do ogarnięcia i tych projektowych, i tych związanych z Architekt Pro. Także ja tak ostatnio to mam takie rozdwojenie trochę jaźni. Pracuję zarówno na jednym, jak i nad drugim projektem, który jest szczególnie ważny dla mnie i dla Was też, mam nadzieję. Słuchajcie, dzień dobry, witajcie na Archigatkach. Dzisiaj trochę inna formuła naszego spotkania, a mianowicie chciałabym się odnieść i odpowiedzieć na pytania, które zadawaliście wczoraj na Instagramie. Na grupie Architekt Pro też chciałabym zachęcić do zadawania tych pytań przed archigatkami. Co poniedziałek będzie pojawiał się post, w którym będziecie mogli zadać pytania albo zostawić pytania, na które ja później we wtorek będę mogła Wam odpowiedzieć. Także na grupie Architekt Pro pamiętajcie, że taki post też jest. Jak Wam się nie wyświetli, to wystarczy wejść w poniedziałek i zobaczyć w tych najświeższych postach. On na pewno tam będzie. A na Instagramie będę Wam wrzucała naklejkę, w której będziecie mogli te pytania zadać. No i dzisiaj wypisałam sobie takie pytania, które mi zadaliście i na które chciałabym odpowiedzieć. Pierwsze pytanie zadali mi mili ludzie na świecie, piękny nick. Jakie cechy ma każda z Was, że tworzycie tak zgrany team? Fajnie, cieszymy się w ogóle, że tak jesteśmy odbierane jako zgrany team. Faktycznie tak jest, każda z nas jest po trochu inna. Aktualnie w prostym planie pracują 4 osoby. Ja, Iza, która również projektuje, Monika, która również jest architektką wnętrz, no i Asia, nasza koordynatorka projektu, więc cały babiniec, 4 kobiety, no ale jakoś udaje nam się wszystkie nasze interesy pogodzić i wszystkie cele. Każda z nas jest faktycznie totalnie inna i każda ma inne talenty w sobie, które pomagają mi właśnie w tej pracy. A to, w jaki sposób my się dobrałyśmy do tego teamu, no to trochę drogą przypadku, a trochę moich świadomych decyzji, dlatego że część naszego zespołu jest od praktycznie początku prostego planu i Monika jest ze mną praktycznie od początku prostego planu, pracuje tutaj ze mną najdłużej. I rekrutacja Moniki, czy jakby zatrudnienie Moniki było bardzo spontaniczną decyzją, ale bardzo dobrą dla mnie i dla prostego planu. Natomiast dwie pozostałe dziewczyny, czyli Iza i Asia, zostały zatrudnione stosunkowo niedawno, bo pod koniec tamtego roku. I tutaj ta rekrutacja tych osób, tych dziewczyn była już u mnie bardziej świadoma, bo też wiedziałam, jakich osób potrzebuję, kogo szukam do zespołu, kogo nam brakuje w tym zespole, żeby ogarniał różne rzeczy, którymi ja już nie mogłam lub nie chciałam się zajmować. No i tak przed pierwszą rekrutacją, którą poczyniłam w tamtym roku, była rekrutacja na stanowisko koordynatora, koordynatorki projektu. Na to stanowisko zgłosiło się kilkadziesiąt osób, naprawdę odzew był bardzo duży, zgłosiło się dużo ciekawych osób, takich z bardzo wysokimi kompetencjami i z fajnymi umiejętnościami.
No i ja chcąc jakby z tych osób wybrać tą, która będzie pasowała do nas najbardziej. Celowo nie mówię najlepszą, bo to jest bardzo subiektywne, ale taką, która będzie pasowała do naszego zespołu najlepiej, a przede wszystkim będzie pracowała w taki sposób, w którym ja bym oczekiwała, a też miałam bardzo jasne oczekiwania co do tego stanowiska. Chciałam jeszcze tylko wcześniej nadmienić, że tego stanowiska w prostym planie wcześniej nie było. To znaczy rzeczami, które aktualnie zajmuje się Asia, czyli koordynatorka projektu, zajmowałam się do tej pory ja. Były to kwestia robienia kosztorysów, zamówień, nadzorów nad wykonawcami, kontakt z wykonawcami, kontakt ze sklepem, z dostawcami, kurierami. Cała organizacja, tak naprawdę cała logistyka naszych projektów, kiedy są już w trakcie realizowania, ale również przygotowywanie ofert dla klientów, przygotowywanie wstępnych kosztorysów itd., itd. Cała taka rzecz związana właśnie z zamówieniami, kosztorysowaniami, Excelem, to było coś, czego ja naprawdę nie do końca lubiłam, będę szczera. To był taki element mojej pracy, który przynosił mi najmniej satysfakcji, ale był on konieczny po prostu, więc nie mogłam się od tego wymiksować. Rozwiązaniem było zatrudnienie osoby, która w tych tabelkach czuje się dobrze. No i właśnie powstał pomysł zatrudnienia koordynatora projektu, koordynatorki projektu. Zgłosiło się, tak jak wspomniałam, kilkadziesiąt osób. Po pół na pół tak naprawdę były to i kobiety, i mężczyźni, więc tutaj nie było dominacji męskiej ani kobiecej, tak mniej więcej te proporcje rozłożyły się na pół na pół. No i ja przygotowałam te rekrutacje w taki sposób, że przygotowałam listę pytań, które były takimi case study z naszego życia biurowego, to znaczy były tam konkretne sytuacje, które mogą mieć miejsce, które miały miejsce w trakcie prowadzenia projektów czy w trakcie prowadzenia realizacji. No i na te pytania osoba, z którą rozmawiałam, która przeszła taką wstępną selekcję po przejrzeniu CV i listów motywacyjnych i była zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, wtedy online, no bo wiadomo, takie czasy, więc zadawałam po prostu szereg różnych pytań związanych z sytuacjami, które są konfliktowe, stresujące, trudne do rozwiązania i patrzyłam na odpowiedzi, czy jakby wsłuchiwałam się w odpowiedzi tych osób, z którymi rozmawiałam, jak one na te sytuacje by zareagowały. Te sytuacje były bardzo różne, jeśli chcecie, to podam Wam jakiś przykład takiego pytania. Muszę sobie przypomnieć teraz, bo to już było kilka miesięcy temu, ale jednym z takich pytań, z tego co pamiętam, było to, w jaki sposób byś zareagowała, kiedy wykonawca położył płytki niezgodnie z projektem. Na przykład, no tak rzeźbię teraz, bo już nie pamiętam dokładnie tego pytania, ale taki był sens tego pytania. Więc to było takie pytanie, jakby co byś zrobił w sytuacji, w której przyjeżdżasz na nadzór i widzisz, że wykonawca położył płytki niezgodnie z projektem. Jak byś zareagował, co byś w tej sytuacji zrobił? Innym z pytań było to, jak byś zareagował w sytuacji, w której przyjeżdżasz na budowę, widzisz, że nie ma wykonawcy, panuje nieporządek, prace nie idą do przodu. Jakby generalnie widać, że coś niedobrego dzieje się właśnie w trakcie tej realizacji. To było kolejne z pytań. Trzecie pytanie, dosyć ciekawe, to było takie, jak rozdzieliłbyś sobie chronologicznie pracę, jeśli miałbyś do wykonania kosztorys prac wykończeniowych, który rozpoczyna się za 2 tygodnie. Oprócz tego zadzwoniłby do Ciebie wykonawca z informacją, że brakuje mu jakiejś części do kabiny prysznicowej. I trzecia sytuacja, jedna z projektantek prosi Cię o pomoc w znalezieniu wykonawcy do nietypowego rozwiązania do swojego projektu. Czyli trzy sytuacje i zadaniem było ustawienie chronologicznie zadań, którymi zająłby się ten kandydat w pierwszej kolejności, w drugiej i w trzeciej kolejności. To było takie pytanie, które miało na celu pokazać mi, jak taka osoba radzi sobie z wieloma zadaniami naraz.
jak układa sobie ten swój czas pracy. Czy jest on zgodny z tym, jak ja bym to zrobiła i z czego bym oczekiwała, że w pierwszej kolejności zajmie się tymi rzeczami, które są najważniejsze, które mogą jakoś blokować sytuację. Jestem ciekawa, jak wy byście odpowiedzieli. To w sumie dobre pytanie teraz. Dajcie znać, jak w takiej sytuacji byście odpowiedzieli, która z tych sytuacji byłaby jako pierwsza. Przypominam, chodzi o ustawienie w kolejności prac do wykonania, zrobienie kosztorysu prac wykończeniowych, które rozpoczynają się za 2 tygodnie, pomoc koleżance, projektantce w znalezieniu nietypowego rozwiązania, dostawcy nietypowego rozwiązania. I trzecia sytuacja, telefon od wykonawcy, któremu pilnie brakuje jakiejś części do, nie wiem, do kabiny prysznicowej i nie może zamontować. Więc jestem bardzo ciekawa, jak wy byście odpowiedzieli właśnie na takie pytanie. To było jedno z pytań rekrutacyjnych. Tych pytań generalnie było chyba 10 czy 12. Także ja tak sobie po prostu miksowałam, zadawałam różne pytania różnym osobom, no i one były przeze mnie punktowane, te pytania, czy te odpowiedzi na te pytania. No i maksymalnie można było tam zdobyć 3 punkty za tą odpowiedź. No i później na podstawie też CV, doświadczenia, oczekiwań finansowych, formy zatrudnienia, dostępności, posiadania, nie wiem, samochodu na przykład, no to takich, czy tam prawa jazdy, no to były jeszcze dodatkowo te rzeczy odpowiednio punktowane. No i w taki sposób wyłoniłam spośród tych kilkudziesięciu osób 3 osoby, które były takie najbardziej atrakcyjne dla mnie pod względem zatrudnienia, najbardziej rokujące, jeśli chodzi o zatrudnienie w firmie. No i z takimi osobami umówiłam się już na kolejne spotkanie i porozmawianie już o konkretach. No i już na końcu tej ścieżki, że tak powiem, wybór padł właśnie na Asię, która jest z nami od listopada, tak? Od listopada, także już 4 miesiące. No i to był świetny wybór, także mogę tylko powiedzieć, że ten proces rekrutacyjny, który stworzyłam i za pomocą którego wybrałam koordynatorkę projektu, bardzo dobrze mi się sprawdził i to też sprawiło, że wybrałam osobę, która posiada takie cechy, których nam w zespole po prostu brakowało. Bardzo analityczny umysł, bardzo zadaniowy, skupiony na zadaniu, skupiony na osiąganiu celów. Więc to był taki wybór na osobę, która właśnie bardzo dobrze odnalazła się w tej roli. Z kolei jeśli chodzi o Izę i o drugą projektantkę, no to rekrutacja była bardzo podobna. Oczywiście zestaw pytań był zupełnie inny, jakby dedykowany do tego stanowiska, ale cały przebieg, czyli najpierw zebranie CV, tutaj wpłynęło też podobna ilość CV, zdecydowana większość, no to były kobiety. No i z tych CV zostały wybrane kilkanaście osób, którym zostały zadane właśnie pytania takie rekrutacyjne. Dodatkowo osoby, które rekrutowały na stanowisko projektantki wnętrz, dostały również zadanie rekrutacyjne do wykonania. Zadaniem rekrutacyjnym było przygotowanie projektu łazienki na podstawie inspiracji klienta, konkretnych inspiracji klienta oraz konkretnego budżetu. Trzeba było wykonać moodboard, wizualizację oraz kosztorys do tego zadania, więc to było sporo pracy. Od razu zaznaczam, że to nie była jedna z łazienek, którą później projektowałyśmy, także te projekty nie zostały wykorzystane u naszych klientów. Było to zadanie totalnie abstrakcyjne dla osób, które rekrutowały na to stanowisko i ponieważ to zadanie wymagało już trochę pracy, to zdecydowałam o tym, że zadanie rekrutacyjne jest płatne, to znaczy każda osoba, która wzięła udział w zadaniu rekrutacyjnym, a takich osób było 6, 5 albo 6, jakoś tak, otrzymała wynagrodzenie, zapłatę za wykonanie tego zadania rekrutacyjnego, niezależnie od tego, czy została później zatrudniona, czy nie zatrudniona, ale tak o tym właśnie zdecydowałam, żeby ktoś nie miał takiego poczucia, że napracował, nie został wybrany, a stracił tylko czas na zrobienie tego zadania, a ja potem, nie wiem, jakoś tam wykorzystałam to zadanie. Więc takie były zasady jakby rekrutacji na stanowisko projektantki wnętrz. No i jakby na końcu tej całej ścieżki
Wybór padł właśnie na Izę i Iza też jakby świetnie uzupełnia nasz zespół. Ma w sobie bardzo dużo takiego spokoju, który jest potrzebny właśnie w procesie rekrutacyjnym. Przygotowuje bardzo ładne wizualizacje, ma bardzo kreatywne podejście do projektowania. Podobają mi się jej pomysły. Także generalnie też jest takim uzupełnieniem naszego zespołu, działu projektowego. Jakoś się udało tak połączyć te wszystkie cechy, że faktycznie mamy zespół bardzo różnorodny, jak sałatka jarzynowa. Każdy jest dobry w czymś innym, ale przez to świetnie się uzupełniamy. Większość z nas ma już przeprowadzone test talentów Gallupa. Jeszcze tylko jedna osoba nie ma tego zrobione, ale nadrobimy w najbliższym czasie i jak tylko będziemy miały komplet wyników, spotkamy się z osobą, która również doradza w kwestiach talentów Gallupa, jak wykorzystać talenty Gallupa w pracy zespołowej, w pracy projektowej, to wtedy będę mogła się z Wami podzielić tymi wnioskami. Jeśli dziewczyny się zgodzą, to ujawnić Wam, jakie talenty posiadają dziewczyny. Ja o swoich mogę bez problemu powiedzieć. To już mówiłam jakiś czas temu, że ja, jeśli chodzi o moje talenty, to na pierwszym roku mam maksymalistę. Maksymalistkę. To jest taki talent, który sprawia, że osoby z tym talentem widzą dobre strony innych ludzi, dobre cechy innych ludzi, mocne strony innych osób i potrafią je wdrożyć w działanie, w życie, w współpracę, w taką pracę zespołową właśnie. Czyli coś, co mi bardzo pomaga dostrzegać wśród dziewczyn, ale też wśród innych osób, ich mocne i dobre cechy, dobre strony i wykorzystywać ich w najlepszy sposób, wykorzystywać to może złe słowo, ale motywować ich do działania czy do pracy właśnie w tym kierunku, który jest dla nich po drodze, który jest dla nich po prostu najlepszy. Więc w tym maksymalista mi bardzo pomaga. Oprócz tego maksymalista to też jest talent osób, które dążą do sprawiania, że rzeczy dobre stają się doskonałe, więc to jest mój wrodzony perfekcjonizm, czyli wszystkie te rzeczy, którymi się otaczam, za pomocą których pracujemy, na przykład kosztorysy, lista pytań, wzór umowy czy szablon projektów, które są dostępne u nas w sklepie na prostym planie, no to one oczywiście zostały przeze mnie wyśrubowane do granic możliwości, jeśli chodzi o doskonałość tych narzędzi. Po prostu na ten moment prace nad tymi narzędziami są zakończone. W połowie stycznia wyszła nowa edycja tych produktów. Mam nadzieję, że wszyscy z Was już posiadają tę nową edycję produktów. No i ona właśnie została wyśrubowana przez mój talent maksymalisty. Także jest to jeden z głównie wiodących talentów w moim życiu zawodowym i prywatnym. Ale o talentach Gallupa pozwolicie, że ja porozmawiam z Wami na osobnym spotkaniu, bo dzisiaj jeszcze chciałabym odpowiedzieć na pozostałe pytania, które zadaliście mi przed archigadkami. No i jeśli chodzi o kolejne pytanie, to Joanna Nawrocka napisała, w zasadzie zapytała, czy to prawda, że usługa projektowa potaniała. I ja się długo nad odpowiedzią na to pytanie zastanawiałam, dlatego że oczywiście nie mam jakby wglądu do tego, jak wygląda aktualnie rynek i czy wszystkie usługi potaniały, czy podrożały, jaka jest teraz cena tych usług projektowych czy projektów kompleksowych, więc to jest pytanie do Was bardziej, to znaczy czy Wy macie takie doświadczenie, że usługa projektowa właśnie potaniała. Możecie się może podzielić informacją na temat tego, czy Wy podnieśliście ceny, czy raczej je opuściliście ze względu, no nie wiem, na mniejsze zainteresowanie, na COVID, na jakąś niepewność. Mogę powiedzieć z naszego doświadczenia, jak to wynika. U nas usługa projektowa nie potaniała, wręcz przeciwnie, pod koniec roku zdecydowałam o podniesieniu cen projektu kompleksowego oraz projektu kompleksowego z nadzorem. Ta podwyżka wynikała z tego, że no po prostu generalnie wszystko drożeje, więc to też jest adekwatne do wzrostu cen podstawowych produktów takich życiowych. A druga kwestia była taka, że podnieśliśmy też jakość tej usługi, a w zasadzie dodaliśmy inne elementy do usługi projektowej i do usługi nadzoru, które sprawiają, że ta usługa jest po prostu więcej warta dla klienta.
dla potencjalnego naszego klienta ta wartość tej naszej usługi jest zdecydowanie wyższa niż wtedy, kiedy nie zatrudniliśmy na przykład Asi. Czekajcie, bo coś mi się tu klika. Coś piszecie, że coś Wam przerywa. Nie bardzo mogę coś z tym zrobić niestety. Okej. I ponieważ my podnieśliśmy też jakość tej usługi, dodaliśmy też dodatkowe elementy do usługi projektowej, no to w związku z tym też ta cena wzrosła. Ja nie mam niestety takiej wiedzy na temat tego, czy usługi projektowe potaniały, natomiast z obserwacji moich koleżanek architektek, czy chociażby Waszych rozmów na Architekt Pro, na grupie Architekt Pro, widzę, że raczej macie tendencję do podnoszenia cen niż ich obniżania. Być może te obniżanie cen, które Joanna tutaj zauważyłaś, to są jakieś takie indywidualne pojedyncze przypadki, ale raczej tendencja na szczęście jest do tego, żeby te ceny projektów wzrastały, a nie malały. I zachęcam Was do tego, żeby przy cenie usługi projektowej gmerać możliwie jak najmniej, w takim sensie, że raczej podwyższać niż obniżać. Natomiast skupić się na tym, jeśli macie taką sytuację, w której zastanawiacie się, co zrobić, żeby zachęcić klienta do tego, żeby z Waszej usługi skorzystał, a nie do końca chcecie obniżać tę cenę, bo to jest droga jednokierunkowa w dół, no to zachęcam Was do tego, żebyście zastanowili się nad usługami dodatkowymi, nad rozszerzeniem tej Waszej usługi o jakieś inne drobne, dodatkowe elementy, które dla Was będą częścią współpracy, a dla klienta dodatkową wartością dodaną do tej usługi, która wyróżni Was po prostu na tle konkurencji. I zamiast konkurować ceną, co zawsze jest kiepskim pomysłem, proponuję, żebyście konkurowali po prostu nietypowością czy taką oryginalnym zakresem Waszej usługi albo oryginalnym procesem projektowym, bo też padło tam takie pytanie, jak wygląda u nas proces projektowy. To jest temat na osobne nasze spotkanie, więc dzisiaj na nie niestety nie odpowiem, bo nie zdążę, ale można po prostu przypatrzeć się temu, jak wygląda proces projektowy standardowo, a potem zastanowić się, co ja na swoim podwórku jestem w stanie zrobić innego, żeby tego klienta właśnie zachęcić do tej współpracy ze mną. Czasem do tej usługi wystarczy dodać jakieś kody rabatowe dla zaprzyjaźnionych dystrybutorów, gdzie klient będzie miał takie poczucie, że we współpracy z nami po prostu zyskuje dodatkowo. Być może usługa nie jest najtańsza, ale dzięki nam zyskuje na przykład dodatkowe kody zniżkowe czy zniżki na produkty, meble, sprzęt AGD u zaprzyjaźnionych naszych dystrybutorów. Czasem to może być też taka przewaga nad konkurencją, czyli robienie po prostu usługi ekspresowej. Mam bardzo wielu klientów, którzy oczekują takiej usługi na wczoraj, a u nas terminy rozpoczęcia z nami współpracy to są 2-3 miesiące do przodu. Natomiast być może u Was ta sytuacja nie jest aż tak dramatyczna. Macie więcej tego czasu na przyjęcie klienta i możecie jakby informować, że oferujecie po prostu taką usługę ekspresową, że możecie rozpocząć współpracę z klientem na przykład jeszcze w tym tygodniu i tak sobie zorganizować ten czas pracy, żeby ten projekt przebiegł bardzo sprawnie i też możecie taką formą współpracy przyciągać klientów, którym zależy po prostu na czasie. Specjalizacja to jest element, który pozwoli Wam na pewno konkurować na szerokim rynku usług projektowych, niekoniecznie ceną, czyli wyspecjalizowanie się w projektach czy w inwestycjach, które nie robi nikt inny. Mogą być to stare kamienice, mogą być to lokale na krótki termin, mogą być to przedszkola, mogą być to, nie wiem, kluby fitness na przykład. No, teraz już tak rzeźbie, ale wiecie, o co mi chodzi. Mogą być to po prostu wąskie specjalizacje, z których będziecie po prostu w środowisku znani i to będzie Was wyróżniało na tle innych biur projektowych. I zamiast konkurować ceną, będziecie mogli konkurować tym, że macie ogromne doświadczenie właśnie w tych konkretnych obiektach. I w związku z tym klient będzie gotowy zapłacić nieco więcej, ale będzie miał pewność, że ma do czynienia z doświadczoną osobą właśnie w tym konkretnym typie lokalu czy pomieszczeń, których ta Wasza specjalizacja będzie dotyczyć. Więc to też jest sposób na wyróżnienie się na tle konkurencji,
bez obniżania ceny usługi projektowej. I zawsze w ten sposób zachęcam Was do tego, żebyście myśleli o tym, jak zawalczyć o klienta. Sięganie po to, żeby obniżyć cenę, to jest naprawdę ostateczność i to już. To jest taka sytuacja, w której już naprawdę grozi Wam bankructwo albo nie wiem, nie macie czego zapłacić ZUS-u, podatków, to można ewentualnie rozważać takie opcje, ale we wszystkich innych sytuacjach, w których macie klientów, ale oni nie spływają tak często, jakbyście sobie tego życzyli, w pierwszej kolejności przyjrzałabym się tego, w jaki sposób teraz pracujecie i co tutaj możecie zmienić albo co dodać, żeby być po prostu bardziej atrakcyjnym na tle innych biur projektowych. Okej, dobra, mam nadzieję, że na Instagramie trochę się poprawiła jakość tego odbioru. Mam jeszcze dodatkowe pytanie od De Kulikowskiej, która zapytała mnie o to, skąd czerpać wiedzę na początku działalności. I to jest, słuchajcie, taki problem, który dotyczy nie tylko osób na początku działalności, ale w zasadzie na każdym etapie prowadzenia firmy czy prowadzenia swojego biznesu. To znaczy, my jesteśmy głodni wiedzy, żądni wiedzy i chcemy być na bieżąco z różnymi rzeczami, a wiele rzeczy zmienia się bardzo dynamicznie, jak chociażby rozwiązania technologiczne, technologie, smart home, klimatyzację, ale również nowości na rynku blatów kuchennych, frontów kuchennych, sprzętu AGD, oświetlenia itd. My chcemy być na bieżąco, żeby dostarczać naszym klientom taką pełną wiedzę, no budować też takie poczucie, że jesteśmy osobami kompetentnymi, że mamy wystarczającą wiedzę, żeby poprowadzić ten projekt, ale również z naszej czystej projektowej ciekawości. Chcemy być również na bieżąco z tymi wszystkimi rzeczami. Dodatkowo wiecie o tym, znaczy te osoby, które mnie oglądają już dłużej, wiedzą o tym, że ja nie rozróżniam osób na tych, które skończyły studia czy skończyły kurs. Nieważne, kto jest po jakiej szkole, po jakich kursach, ile trwała jego edukacja, ponieważ wychodzę z założenia, że zarówno kursy, jak i studia są jedynie początkiem edukacji i dobrze mieć oczywiście takie podwaliny czy taki fundament, bo ciężko jest zaczynać zupełnie od zera, ale zarówno na kursach, jak i w trakcie studiów nie jest przekazywana pełna wiedza, mało tego, czasem jest to wiedza naprawdę bardzo, bardzo podstawowa, więc niezależnie od tego, jakie kursy czy jakie studia skończyliście, to na pewno nie posiadacie jakby wystarczającej wiedzy do tego, żeby bez problemu i bez stresu prowadzić własną pracownię projektową, czy często przeprowadzić projekt od początku do końca bez jakiejś nieszczęśliwej wpadki albo bez jakiegoś konfliktu na którymś tam etapie. Więc to poszukiwanie tej wiedzy jest jak najbardziej naturalne. Jedną z takich form przekazywania wiedzy to są właśnie te nasze spotkania wtorkowe, archigadki. Oprócz tego są oczywiście blogi, jak na przykład mój blog Prosty Plan, na którym dzielę się tym doświadczeniem i wiem, że wielu z Was korzysta z tych moich wypocin na blogu i korzysta też z tych materiałów, które udostępniam. Natomiast dodatkową formą takiego wsparcia Was merytorycznego, no to jest grupa Architekt Pro na Facebooku, bardzo wyjątkowa w skali internetu i Facebooka, bardzo merytoryczna grupa osób, które zajmują się projektowaniem wnętrz. Jeśli ktoś z Was jeszcze do niej nie należy, tutaj zwracam się w kierunku Instagrama. Jeśli ktoś z Was nie należy jeszcze do grupy Architekt Pro, to zachęcam do tego, żebyście wyszukali tę grupę na Facebooku i do niej dołączyli. Dostęp do grupy mają osoby, które prowadzą własną działalność lub pracują na etacie jako architekt lub projektant wnętrz. Więc zapraszam Was serdecznie, bo codziennie toczą się tam fajne, merytoryczne dyskusje. Można zadać naprawdę każde pytanie bez jakiegoś takiej obawy, że ktoś nas wyśmieje, nie wiem, będzie z nas szydził lub będą jakieś inne nieprzyjemności. Tego naprawdę się nie obawiajcie. Jest bardzo dużo osób, w tym również ja, które chętnie Wam pomogą, udzielą odpowiedzi, odpowiedzą po prostu na Wasze pytania i wątpliwości. Więc grupa Architekt Pro to jest, jeśli chodzi o branżę wnętrzarską, naprawdę bardzo wyjątkowe miejsce.
Zachęcam Was serdecznie, a na bazie grupy Architekt Pro powstaje aktualnie portal wsparcia i rozwoju architektpro.pl, którego mam przyjemność być twórcą, a do którego zaproszę Was już niebawem, bo trwają intensywne prace właśnie nad tym portalem. A w formie ekspertów pojawią się osoby wyspecjalizowane właśnie w wąskich dziedzinach, które będą w stanie przekazać Wam bardzo ciekawe, merytoryczne treści związane właśnie z projektowaniem wnętrz. Będzie również dział dla partnerów biznesowych, czyli firm, które zajmują się produktami, materiałami i one również będą w stanie Wam przekazać cenne informacje na temat tych produktów, ale my będziemy bardzo dokładnie weryfikować, czy to, co mówią producenci i to, co mówią przedstawiciele handlowi, faktycznie jest prawdą, także nie tylko obietnice, ale również weryfikacja tego, czy za tymi obietnicami i za tymi zapewnieniami również stoją fakty. Będziemy to bardzo dokładnie na portalu Architekt Pro weryfikować. Także zapraszam Was serdecznie już dzisiaj, mimo tego, że portal jeszcze się nie otworzył, że tak powiem, jesteśmy w trakcie prac nad tym portalem, ale wchodząc na portal architektpro.pl jest tam strona, na której możecie zostawić swój adres mailowy i jako pierwsi dowiecie się o premierze tego portalu, więc na pewno nic Wam nie umknie, a w międzyczasie będę do Was wysyłać jeszcze merytoryczne maile z dodatkowymi informacjami, które będziecie mogli po prostu wdrożyć w swoją pracę i nie czekając już po prostu na rozpoczęcie tych naszych szkoleń na portalu Architekt Pro, zacząć usprawniać po prostu swój biznes. Więc architektpro.pl, do tego adresu Was już dzisiaj odsyłam i będzie to takie miejsce, w którym niezależnie od tego, kto jest na jakim etapie swojej działalności, będzie mógł właśnie tę wiedzę czerpać, a ja będę starała się dostarczać ją Wam w jak najbardziej atrakcyjnej formie. Także nie będą to tylko takie pogadanki jak teraz, ale będzie też dużo filmów, dużo podcastów. Wiem, że podcasty lubicie słuchać, że lubicie ich słuchać w trakcie projektowania, w trakcie jazdy samochodem, więc będę też nagrywać dla Was podcasty w formie wywiadów z ciekawymi osobami. Już mam całą listę osób, których do moich podcastów chciałabym zaprosić i uwierzcie mi, to są takie osoby, których opinii na pewno chcielibyście posłuchać albo które mają do przekazania bardzo ciekawe informacje, więc nie mogę się doczekać już nagrań z tymi osobami. Także będą to materiały w formie wideo, w formie podcastów, a dla tych, którzy lubią czytać tak jak ja, będą oczywiście również e-booki i wszelkiego rodzaju artykuły na każdy temat. Także dużo, dużo pracy, dużo informacji, ale mam nadzieję, że będzie się to wszystko sprawnie i fajnie rozwijało, a Wy chętnie po prostu będziecie dołączać do tego portalu. Okej, słuchajcie, i ostatnie pytanie, które zadała mi osoba, dziewczyna chyba, tak przynajmniej wywnioskowałam ze zdjęcia profilowego, ale o takim niku, że ja nie jestem w stanie tego przeczytać, bo to jest NVTV1CIV, podkreśnik, nie wiem co to znaczy, ale zadała krótkie i bardzo konkretne pytanie, jak zacząć? I to jest takie pytanie, na które oczywiście nie ma jednej dobrej odpowiedzi, ale dzisiaj kończąc już to nasze spotkanie, chciałabym na nie odpowiedzieć i też zapytać Was o Wasze początki, bo to jest w ogóle strasznie ciekawy temat. Kto jak zaczynał w branży projektowania wnętrz? Bo jeśli chodzi o takie zawody jak lekarz, architekt z uprawnieniami, powiedzmy kubaturysta, takie osoby, które muszą mieć już bardzo konkretne wykształcenie na przykład, żeby zajmować się tym zawodem jak prawnik, no to tutaj one, te początki, jakby ta droga być może edukacji jest bardzo podobna, chociaż to, co motywuje ludzi do podjęcia jakichś studiów czy jakiegoś zawodu jest oczywiście bardzo, bardzo różna. Czasem są to chęci własne, wewnętrzna motywacja, a często są to na przykład naciski rodziny. Takie sytuacje oczywiście też mają miejsce. Ale w przypadku projektantów wnętrz czy architektów wnętrz, no tutaj jest zgoła inaczej, dlatego że nie trzeba tak naprawdę skończyć żadnych studiów ani żadnego kursu, żeby zajmować się projektowaniem wnętrz. Więc ta droga, ścieżka kariery dla każdej z Was, dla każdej z nas może być zupełnie inna.
Część osób z Was, którzy mnie obserwują, może już wiedzą, że ja zaczęłam od tego, że skończyłam studia związane z architekturą krajobrazu. Jestem magistrem, inżynierem, architektem krajobrazu, więc 5 lat studiowałam na temat roślin, projektowania roślin w ogrodach, ale również gospodarka przestrzenna i krajobraz szeroko rozumiany, nie tylko ten wokół własnego domu czy podwórka, ale też krajobraz miejski, leśny i tak dalej. Więc ja od tego zaczęłam i takie były moje początki, chociaż nie miało to nic wspólnego z projektowaniem wnętrz. Projektowanie wnętrz pojawiło się po pierwszym roku mojej pracy jako architekt krajobrazu, kiedy przyszła zima, a ja byłam zatrudniona w firmie, która zajmowała się zakładaniem ogrodów. No i okazało się, że na zimę dla dziewczyny to nie ma zbyt wiele pracy. No bo wtedy mężczyźni, którzy byli zatrudnieni w tej firmie, zajmowali się odśnieżaniem czy takim utrzymaniem porządku w trakcie zimy u klientów tej firmy. Natomiast no, dla mnie ta praca, nie wiem, no, ktoś zdecydował, że nie była odpowiednia. Chociaż nie wiem czemu, no odśnieżać też przecież mogę. No ale nie była odpowiednia, więc ta nasza współpraca na tamtym etapie się zakończyła. Ja zostałam postawiona przed faktem szukania nowego zajęcia. No i tak też zahaczyłam się w salonie płytek, w których zostałam bardzo szybko nauczona programu do projektowania. Wtedy to był CAD Dekor i na tym CAD Dekorze właśnie projektowałam łazienki. A potem to już poszło, bo później znalazłam zatrudnienie w innym biurze projektowym, w którym pracowałam przez 7 kolejnych lat, a od 5 lat prowadzę już swoje biuro projektowe. Więc ja tak zaczynałam tak w telegraficznym skrócie, bo w międzyczasie wydarzyło się jeszcze kilka innych sytuacji, które mnie doprowadziły do miejsca, w którym jestem. Ale generalnie chciałam po prostu powiedzieć, że w przypadku projektowania wnętrz te początki nie są aż tak oczywiste, jak w przypadku innych zawodów. No i teraz piszecie mi o tym, Paulina pisze, ja się cały czas czuję, jakbym zaczynała, a prowadzę pracownię już 2 lata. Mijają pojutrze. No to przede wszystkim wszystkiego najlepszego i gratulacje, Paulino, z okazji Twojego jubileuszu prowadzenia pracowni projektowej. 2 lata to znaczy, że już Ci się kończy powoli mały ZUS i zaczynasz być dorosłym przedsiębiorcą. Także trzymam za Ciebie kciuki i mam nadzieję, że z pomocą tutaj grupy Architekt Pro i naszych szkoleń, kursów będzie tylko lepiej i będziesz się cały czas rozwijać. Także super, 2 lata to już jest naprawdę dobry wiek pracowni czy swojego biznesu, bo jak ktoś już utrzymał się na powierzchni przez 2 lata, no to już zaczyna być poważnie, poważnie. Lidia pisze, cześć, moim zdaniem najlepiej zacząć pracując w biurze. Warto potraktować to jako dalsze zdobywanie wiedzy. Zdecydowanie tak, nic tak nie uczy, słuchajcie, projektowania wnętrz, jak projektowanie wnętrz, czyli praktyka. Zdecydowanie tak, ja pamiętam, że ta praca pierwsza moja w tym salonie płytek łazienkowych, w których musiałam tak naprawdę obsłużyć klientów, którzy siedzieli naprzeciwko mnie i chyba nie do końca byli świadomi, że ja jeszcze, nie wiem, miesiąc wcześniej pracowałam w ogrodach, a teraz projektuję ich łazienkę i musiałam jakby zdobyć tę wiedzę i wykazać się totalną kreatywnością i umiejętnościami prowadzenia też takich rozmów w trakcie projektowania sprawiły, że no to bardzo dało mi takiego kopa do nauki, ale też to był chrzest bojowy i szkoła życia. Nie ukrywam, że ta praca była dla mnie bardzo stresująca, ale też no, bardzo rozwijająca. Ja wtedy tam naprawdę w przeciągu roku, w czasie którego pracowałam w tej firmie, zdobyłam bardzo dużo doświadczenia takiego praktycznego, związanego z projektowaniem tych łazienek, ale też takiego wewnętrznego, emocjonalnego, pracy w stresie, szybkie reagowanie, jakieś sytuacje trudne, dzwonienie do wykonawców, uzgadnianie tego wszystkiego. Więc to nie była łatwa praca, ale naprawdę wspominam ją z sentymentem, bo dała mi ogromną wiedzę. A później w biurze projektowym, w którym pracowałam, no to tam już był hardcore, nie disco i tam naprawdę było bardzo dużo takiego uczenia się od początku wszystkiego. I tworzenia tego tak naprawdę od podstaw, bo gdy ja zostałam zatrudniona, to byłam
pierwszą i jedyną projektantką, więc tak naprawdę te wszystkie kwestie związane z kosztorysami, projektami, obsługą klienta, zadawaniem pytań, prowadzeniem tego spotkania, przygotowywaniem dokumentacji, no to to jest wszystko to, co ja wypracowałam po prostu sama na bazie tych wszystkich doświadczeń. Więc praktyka, praktyka, praktyka i jeśli ktoś ma czas i możliwości, to zachęcam, żeby jak najszybciej rozpoczął te praktyki w biurze projektowym, nawet po to, żeby dostać do przerozsypywania inwentaryzacji albo żeby pojeździć po budowach i porobić inwentaryzację, bo nawet w czasie takich spotkań czy takich prac bzdurnych by się wydawało, można się naprawdę wiele nauczyć. Także im szybciej zaczniecie, tym lepiej, można już nawet w trakcie studiów. Aleksandra napisała, że ja skończyłam architekturę i urbanistykę, ale po drodze do własnego biznesu, w którym projektuję aktualnie głównie wnętrza, pracowałam m.in. w salonie mebli kuchennych i pod kątem projektowania wnętrz akurat była to świetna praktyka. No właśnie, to jest coś, Aleksandro, bardzo podobne właśnie jak u mnie z tymi łazienkami, tylko ty zdobyłaś wiedzę na temat kuchni, też bardzo cenną, bo łazienka i kuchnia to są generalnie dwa najtrudniejsze pomieszczenia i trzeba tutaj pamiętać o masie technicznych rozwiązań, które są możliwe lub niemożliwe, więc nawet takie zatrudnienie w salonie mebli kuchennych czy u stolarza, no to jest świetny początek Waszej też drogi zawodowej, bo można się od takich osób czy w takim salonie naprawdę nauczyć mnóstwa rzeczy, przede wszystkim jeśli chodzi o techniczne możliwości pewnych rozwiązań, ale również o materiały, o obsługę klienta, więc warto z tego czerpać garściami, bo można być świetnym w teorii i mieć w małym paluszku jakieś kwestie związane z materiałami i rozwiązaniami, ale dopóki nie spotkamy, nie skonfrontujemy tego z klientem, to tak naprawdę no jest, to jest tylko teoria, tak, którą mamy i nie za bardzo wiemy, co z tym zrobić. Anna napisała, jestem architektem krajobrazu, uparłam się, że wybuduję dom zamiast kupna mieszkania, poszłam na kurs projektowania. Zaprojektowałam wnętrze i stolarz, który robił mi kuchnię, zatrudnił mnie na stanowisku projektanta. Przez pierwszych 5 lat pracowałam na różnych stolariach. No to w ogóle jest fantastyczna historia, naprawdę. Jak to się wszystko potoczyło, słuchajcie, od jednej decyzji cała kariera zawodowa też się rozwinęła, czyli też zaczęłaś od architektury krajobrazu, skończyłaś na wnętrzach, bardzo podobnie jak u mnie. Odważna decyzja budowy domu bez doświadczenia, ale zobaczcie, jaka determinacja ogromna, żeby pójść na kurs projektowania, żeby zaprojektować swój własny dom, jakim trzeba być świadomym naprawdę inwestorem. A potem się to tak pięknie potoczyło, że stolarz zatrudnił i kariera zawodowa się rozwinęła właśnie w tym kierunku. Fajna, inspirująca bardzo historia. Okej, słuchajcie, tutaj wrócę jeszcze tylko na Instagram. BZ projekty. Jak zacząć? Można zacząć od znajomych i rodziny i jak się robi dobrą robotę, to potem to leci. Można tak zaczynać, ale bardzo mocno Was uczulam na współpracy z rodzinami i przyjaciółmi. Trzeba mieć wypracowany pewien schemat takiej współpracy, żeby ona nie była charytatywną działalnością, tylko żebyście faktycznie z tego mieli bardzo wartościowy feedback albo w postaci pieniędzy, albo w postaci kolejnych poleceń lub takiej informacji od rodziny i znajomych, co moglibyście zmienić w swojej usłudze. I to też nie może długo trwać, słuchajcie. Możecie zrobić 2-3 takie projekty, ale pracowanie rok czy dwa na takich poleceniach wśród znajomych, którym robicie za pół darmo, to nie jest dobra motywacja do tego, żeby się rozwijać w tym kierunku. Na blogu jest wpis o tym, jak współpracować z rodziną i z przyjaciółmi. Myślę, że może otworzyć wielu osobom oczy na temat tego, jakich pułapek w takiej współpracy po prostu się wystrzegać. Urządzam. Zaczynałam po 17 latach pracy w innej branży. W dojrzałym wieku. Wszystko jest możliwe przy determinacji. Kursy i studia branżowe miałam zaliczone, bo jak wspomniała Iza, studia i kursy to początek. No tak, słuchajcie, także to jest też odpowiedź na wiele pytań, czy jak mam 35 lat, to mogę się przebranżowić, bo zawsze marzyłam o tym, żeby projektować wnętrza, ale moje życie potoczyło się tak i nie inaczej. Teraz, nie wiem, pracuję w banku albo pracuję w aptece, a czuję, że te wnętrza to jest właśnie ten mój kierunek. Podobnie, Kania, uważam, że można zaczynać dokładnie w każdym wieku, w dojrzałym wieku, i można z powodzeniem to realizować. Wiele jest takich osób, które rzuciły korpo na przykład i wyjechały w Bieszczady i tam mieszkają i są szczęśliwe. Także w przypadku zmiany drogi
zawodowej też jest to oczywiście możliwe. Warto się tylko do tego dobrze przygotować i zasięgnąć języka, jak taka praca wygląda, bo czasem mamy bardzo romantyczne wyobrażenie na temat tego, jak wygląda projektowanie wnętrz. Szczególnie wtedy, kiedy z powodzeniem zaprojektowaliśmy na przykład jakieś swoje prywatne wnętrze, na przykład swój dom, swoje mieszkanie, swoją kuchnię i wydaje nam się, że ponieważ to było tak ekscytujące, no to projektowanie dla kogoś będzie równie ekscytujące, równie proste i równie fajne. Niestety nie zawsze tak jest. Ja nie mówię, że projektowanie nie jest satysfakcjonujące, bo ono jest świetne. Tylko niestety my mamy takie wyobrażenie, że skoro my jesteśmy zadowoleni z naszych pomysłów, to inni też będą. A praca z klientem i współpraca z klientem, współpraca z wykonawcą, dopasowanie się do cudzego budżetu, dopasowanie się do cudzego gustu jest niestety pracą bardzo trudną. Bardzo trudną, nawet wtedy, kiedy pracujecie już tyle lat na rynku co ja, bo ja blisko 12, to zdarzają się nierzadko sytuacje, w których trudno gdzieś tam jest dojść do porozumienia w niektórych kwestiach, bo z jednej strony są oczekiwania, z drugiej strony możliwości finansowe, no i taka potrzeba klienta, żeby gdzieś te dwie rzeczy pogodzić, które czasem się wykluczają, a my musimy znaleźć ten złoty środek. Także warto się zastanowić, czy faktycznie to projektowanie wnętrz to jest dokładnie tym, co my sobie wyobrażamy, czy jest tylko romantycznym podejściem naszym do projektowania wnętrz. Bo jak naoglądamy się takich programów wnętrzarskich, to może nam się wydawać, że w sumie co to za problem. A potem przychodzi życie i spotkanie z rzeczywistością, w którym trzeba tego klienta najpierw znaleźć i pozyskać, podpisać z nim umowę, a potem jeszcze doprowadzić projekt od początku do końca, a często też być obecnym przy realizacji. No i zaczynają się nierzadko schody. Coś mi tutaj uciekło. Pani planuje, napisała, sprzedałam mieszkanie po generalnym remoncie. Przez 3 lata robiłam projekt, nadzorowałam remonty. Potem nauczyłam się w pracy w programach, żeby usprawnić proces projektowy i zrobiłam kursy. Także kolejna, słuchajcie, historia, że ktoś zaczął od swojego projektu, od swojego mieszkania, od swojego domu, a potem wciągnął się tak w projektowanie, że teraz też projektuje je dla innych. Home design, ja jestem po dziennikarstwie, zdobyłam cenną wiedzę na temat marketingu i PR-u, byłam przez 5 lat kierownikiem marketingu w korporacji, a w międzyczasie kończyłam studia architektoniczne. I teraz prowadzę własną działalność i póki co idziemy do przodu. Super, no takie doświadczenie, słuchajcie, z marketingu i PR-u, no to jest bezcenne w ogóle w prowadzeniu każdego swojego biznesu, nie tylko pracowni projektowej. I to jest świetny przykład na to, jak można te swoje doświadczenia przeszłe wykorzystać właśnie w tej nowej branży, w tej nowej sytuacji zawodowej, w której chcecie się znaleźć. Także ktoś, kto myśli, że chciałby się przebranżowić i jednak ciągnie go do projektowania i jest świadomy tego, z czym to projektowanie się wiąże i nadal tego chce, powinien zastanowić się, jak te swoje aktualne doświadczenie może wykorzystać właśnie w pracy jako projektant wnętrz. Tak jak współpraca z rodziną i znajomymi to najlepsza szkoła życia. No niestety, często bardzo bolesna i niektórym osobom uprzykrzyła totalnie projektowanie, więc też znam takie przypadki, kiedy ktoś po takim charytatywnym projektowaniu dla rodziny i dla znajomych stwierdził, że to kompletnie nie dla niego. Brakowało mu asertywności, żeby przerwać po prostu pracowanie za pół darmo dla swoich bliskich czy niebliskich. I tak to się właśnie skończyło. Antonówka napisała, ja zaczęłam od robienia rysunków technicznych elektryki na papierze dla swojego mieszkania, bo projektant się ociągał. Spodobało mi się, więc zrobiłam kurs i zaczęłam przygodę z projektowaniem. Jeszcze kolejna osoba natchniona w trakcie remontu swojego mieszkania, która postanowiła iść tym tropem. Anna Wrotka napisała, ja jestem po architekturze wnętrz na ASP, ale urodziłam córkę na pierwszym roku, a na ostatnim syna. Po 2 latach jeszcze jedną córkę, przez cały ten czas projektowałam dorywczo za pół darmo. Teraz, kiedy dzieci chodzą do przedszkola, prowadzę pracownię od roku i powoli do przodu. No to super, słuchaj, z taką gromadką prowadzić jeszcze swój biznes,
Jestem pełna podziwu, trzymam za Ciebie kciuki, mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Ja nie odczuwam, czy jakby w naszej pracowni nie odczuwamy żadnego spowolnienia, wręcz przeciwnie, tych zapytań o projekt jest naprawdę bardzo dużo, więc no, może kwestia właśnie takiego specjalizowania się, pokazania się trochę z innej strony, tak jak my to robimy, przyciąga też osoby, które mimo tego, że podwyższyłyśmy ceny w tamtym roku, jednak są gotowe na to, żeby zdecydować się na projekty od nas. Także trzymam za Ciebie i zresztą za Was wszystkich kciuki. Okej, dobra, jeszcze tutaj wracam na chwilkę na grupę Architekt Pro. To czytałam, tak. Marta Skibińska napisała: moim pierwszym zleceniem był projekt domu, który miał być przygotowany na sprzedaż, 200 metrów kwadratowych. Bez doświadczenia, nadzorowanie prac różnych ekip, to była bardzo głęboka woda i bardzo ważne doświadczenie zakończone sukcesem. No i to uczy, znaczy żadne kursy, studia, no niczego Was tak nie nauczą, słuchajcie, jak projektowanie i przeżycie tego i dorobienie się siwych włosów, tak jak ja, i zmarszczek, i bezsennych nocy. Nic Was po prostu tak nie nauczy tego projektowania właśnie jak praktyka, więc zachęcam do tego, żeby się nie bać, zacząć powiedzmy od jakiegoś mniejszego zlecenia lub pójść do biura projektowego i tam sobie popracować, powiedzmy przez pół roku poszlifować te swoje umiejętności, zobaczyć jak to jest pojeździć na budowy, no zrobić wszystko, żeby jak najbliżej tej budowy i tego klienta po prostu być. Paulina napisała: cześć wszystkim, ja uważam, że nic tak lepiej nie uczy jak nadzory swoich projektów. Im więcej robimy takich kompleksowych, tym mniej błędów popełniamy. W każdym następnym projekcie. Ja nie miałam tego szczęścia, aby pracować w prawdziwym biurze projektowym, bo darmowe praktyki mnie nie interesowały. Na studiach musiałam się jakoś utrzymać. Zaczynałam w marketach budowlanych i liczyłam i rysowałam klientom łazienki. No to prawda, nadzory, słuchajcie, na swoich projektach, kiedy widzimy, że to, co wymyśliliśmy i to, co narysowaliśmy, nie do końca da się zrealizować, albo są jakieś rzeczy, o których nie pomyśleliśmy, to na pewno w przyszłości bardzo mocno procentuje, jeśli chodzi o kolejne projekty i na pewno pomaga w tym, żeby tych błędów po prostu nie popełniać. Okej, dwa ostatnie komentarze. Marika pisze: mój tata jest budowlańcem, strasznie chciał, żebym poszła na architekturę, a ja poszłam na dziennikarstwo i pracowałam w agencji PR-owej. Po kilku latach poszłam do rocznej szkoły projektowania wnętrz, zaczęłam robić mieszkania znajomym i rodzinie. Potem poszło drogą pantoflową i rzuciłam pracę w PR-ze. Dodatkowo mąż pracujący w gastronomii ma ojca stolarza, rzucił pracę i zaczął robić meble na wymiar. Dzisiaj mamy wspólną firmę projektowania wnętrz i mebli pod zabudowę. Przeznaczenia nie oszukasz, to świetne. Tak to właśnie wygląda, że czasem po prostu tak musi być i choćbyśmy się wzbraniali rękami i nogami, to z tą architekturą, z tym projektowaniem będziemy mieli na pewno coś do czynienia. Fajnie, że jest to taki rodzinny biznes, że możecie się w tym wspierać, że i mąż stolarz, i teść stolarz, i tata budowlaniec, także u mnie w rodzinie też tak jest. Mój brat i mój tata również są z branży budowlanej. Moja mama jest księgową, więc to wszystko spina finansowo u nas i te wszystkie, ogarnia te wszystkie kwestie związane z fakturami. Natomiast my w trójkę jesteśmy z branży budowlanej, więc często, gdy się spotykamy, temat jest tylko jeden generalnie. Mój tata też ma tendencję do tego, żeby sprawdzać moje projekty, żeby mój tata sprawdzał moje projekty i mój tata to jest taka osoba właśnie, że no najgorszy wykonawca, z którym miałabym do czynienia, to by było właśnie tak, jak mój tata mówi: a dlaczego ty tak to wymyśliłaś? A to można było inaczej zrobić. A czemu tak to jest? A to trzeba inaczej to zrobić. Wiecie, po prostu i takie rozmowy są, że to jest po prostu masakra. Ja mówię: dobra, tato, już zakończmy ten temat. Jest tak, ma być tak, tak zostało ustalone, tak klient wybrał. Nie, ja to inaczej bym zrobił. Ja to bym zupełnie inaczej. Nie, to źle. To jest źle wszystko. Wszystko źle. Także to są takie właśnie rozmowy z moim tatą. Także jak nie trudno się domyślić, niezbyt często pokazuję mu moje projekty. Joanna pisze jeszcze: ja zaczęłam na wnętrzach pierwszy, drugi stopień, praktyka w pracowni architektury wnętrz i krajobrazu, potem staż, kursy, praca w sklepie meblowym przy projekcie kuchni, w salonie mebli ekskluzywnych na projektowaniu kuchni, krótka praca na stolarni u znajomego. Pamiętam, do dziś szlifowałam bączkiem drzwi, ramki.
Na koniec praca projektantki, praca u projektantki w studio, super sprawa. Do dziś dziękuję Pani Anecie za tą możliwość. Od 5 lat sama prowadzę działalność, kocham to, co lubię, a żeby nie zwarniować, jestem instruktorem zumby. No, to jest w ogóle fantastyczna taka odskocznia, nie? Od projektowania. Ale właśnie ten przykład pokazuje, jak różne mogą być te doświadczenia i w jak różnych miejscach można tego doświadczenia po prostu szukać. Super, kochani, bardzo Wam dziękuję za podzielenie się tymi historiami Waszymi o tym, jak zaczynaliście. Mam nadzieję, że osobie, która zadała mi to pytanie, jak zacząć, trochę udzieliłam na to odpowiedzi albo trochę zainspirowałam do tego, żeby sama znalazła tę drogę, żeby zacząć, bo jak widać, ona dla każdego z nas jest naprawdę bardzo, bardzo różna i nie wiadomo, gdzie to życie zawodowe w końcu nas rzuci i jako kto będziemy pracować, kim będziemy. No, ta droga czasem bywa bardzo, bardzo wyboista, ale ciekawa. Warto czerpać z każdego takiego kroku inspirację do pracy później i wyciągać z tego maksymalnie, co się da. Ja Wam za dzisiaj serdecznie dziękuję. Jest godzina za 5:11, więc akurat moment, żeby skończyć. Zapraszam oczywiście za tydzień na kolejne archigadki, a Wam życzę pięknego dnia i cudownego tygodnia. Trzymajcie się, do widzenia. Pa, pa. Tutaj tylko muszę wyłączyć. Wyślij.